Tym razem nie czekaliśmy do środka nocy, tylko po prostu obudziliśmy się rano, dlatego Radek wygląda jak Oscar Isaac w tym serialu. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj... Jak zwykle Natalia. Oraz... Tradycyjnie Radek. I dzisiaj zobaczymy sobie zwiastun Moon Knighta. Nadal mi ciężko uwierzyć, że ten serial już wychodzi właściwie na dniach, ponieważ zapowiedziano też oficjalną datę premiery, 30 marca. Były już plotki ostatnio, że takie coś ma się wydarzyć. I w sumie to jest taka ostatnia data graniczna, ale o tym sobie powiemy. Będziemy mówić sobie w wielu razach, dlaczego tak może to być. Ale teraz obejrzyjmy sobie ten zwiastun, bo 3, 2, 1, start. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Oglądanie tego zwiastuna rano to dziwne przeżycie. I'm losing it. No to ja. We'll catch you on. You're bloody useless, Stevie. Steven. I can't tell the difference between life and dreams. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? That must be very difficult. The voice in your head. Shut up! There's chaos in you. Embrace the chaos. Okej. To jest kolejny zwiastun z cyklu. Okej, nie tego się spodziewałem po zwiastunie, ale... Wiesz co, to jest ten zwiastun, to jest taki typowo, wydaje mi się, disneyowsko-serialowy, marvelkowy zwiastun, taki mieliśmy w Hawkeye, czyli pokazuje nam bardzo dużo, a tak naprawdę pokazuje nam dopiero... Wiecie, to tak jak w tych serialach, po prostu widzieliśmy w zwiastunach tak dużo rzeczy poprzednich, a zazwyczaj to były pierwsze dwa odcinki ewentualnie serialu. I nie mieliśmy dalszych rzeczy i tak mam wrażenie, że tutaj też, że to jest dopiero sam początek, co nie? Znaczy ja mam, no tak, to swoją drogą, ale mam wrażenie, że ten zwiastun jest skonstruowany tak bardziej, powiedzmy, pod szerokie widownie, nie pod fanów, nie pod jakby... Znaczy jest tutaj troszkę smaczków i takich rzeczy, które można wyłapać, ale to w sumie może i nawet lepiej, że nie do końca nam mówi... dokładnie o co ma chodzić w tym serialu. W sumie wiemy, jakby zarysowuje nam dobrze ten, jakby te ramy tego, kim w ogóle, co się dzieje tutaj z Markiem Spectorem w tym serialu i że trochę tak zmierza do szaleństwa, aczkolwiek to nie, może nie być bez... to szaleństwo, tu czuć to szaleństwo, to nawet nie ma tego zmierzania, tylko po prostu tutaj jakby czujemy to. Tak, tak. I właśnie od samego początku właśnie ta scena, gdy ma problemy ze snem, gdy się budzi, to właśnie mamy tę całą pierwszą część zwiastuna, potem mamy właśnie to o tym, że sądzi, że jest kimś innym niż jest. To też jest ciekawe pod tym względem, a także są takie pojedyncze ujęcia na rzeczy związane z Egiptem, czyli właśnie no, z tym, z czym też się właśnie Moon Knight zawsze wiąże. Więc te wszystkie elementy gdzieś tu są w tym zwiastunie. To jest, tutaj jest dużo tak, teraz zaczynam wyłapywać, że w tym zwiastunie jest dużo takich momentów, że nagle w pewnym momencie się orientuję, o Boże, co ja robię? Tu jest dobra muzyka w tym zwiastunie i strasznie mi podpada pod ten klimat i mega się wkręciłam w ten zwiastun, jest taki mega hipnotyzujący, bardzo mi się podoba i wiem, że to nie będzie taki, mam wrażenie, że to nie będzie taki
friendly serial, tylko to będzie serial, który będzie zostawiał w głowie no trochę bałagan, taki niepokój. Tak. I, że nie tylko, no. To jest główny cel tego serialu do osiągnięcia, aczkolwiek ten zwiastun nie zostawia specjalnie bałaganu w głowie, bo szczególnie ten dobór muzyki, ja zawsze jestem zdania, że po prostu okej, rozumiem dlaczego takie zwiastuny powstają, rozumiem, że są szersze widownie do reklamowania tego, aczkolwiek ja jestem fanem, okej, dajcie jakąś ładną ścieżkę dźwiękową, skomponujcie jakiś soundtrack na potrzeby zwiastuna i będzie spoko. A tutaj mam jakąś tam aranżację, która jest bardzo klimatyczna i która bardzo pasuje, ale no, takie jest moje zdanie na ten temat. Jednak wiadomo, że ten widać, że jednak ten zwiastun spełnia swoją rolę, ponieważ po pierwsze nie, bo jednocześnie pokazuje, że Moon Knight właśnie będzie taki, to co mówiliście, taki szalony, taki dezorientujący widza, ale jednocześnie sam zwiastun nie mógł być taki stuprocentowo szalony i dezorientujący widza, no ponieważ jest zwiastunem, więc mamy właśnie tą przedstawioną, no kim jest główny bohater, więc pod tym względem mi się wydaje, że jest bardzo dobrze. Bardzo ładne ujęcia są. Ujęcia się super. Jak on tam idzie, widać ten znak Moon Knighta na podłodze, kiedy on stawia stopę, tak jakby to był jego cień. Bardzo ładnie to wygląda. Tam jest taka scena, jak potem z piramidzie super to wygląda. W ogóle strój wygląda fajnie. Jest bardzo komiksowo. W sumie już ten strój, którego widzieliśmy kilka razy, ale fajnie, że wreszcie możemy go zobaczyć w akcji. Oscar Isaac, ja myślę, że w ogóle głównym powodem, dlaczego ten serial będzie też zyskiwać jakby atencję, może nie tylko dlatego, że może nie tylko z tego powodu, ale też ogólnie w sumie, wiadomo, Marvel Studios, kolejny serial z MCU, ale Oscar Isaac będzie, myślę, że mocnym nazwiskiem, żeby wypromować ten serial. Tak, i tak jeden portal będzie narzekać, co to za serial, nie ma tu bohaterów, których znam, jacyś nowi, co to jest, to nie jest ten Marvel, to jest ale... już coś innego. Właśnie w sumie, Oscar Isaac znana twarz, ale w sumie nie dosyć znana twarz w MCU, no bo nie było go wcześniej, po prostu i tyle. Jakby... Tak, to trzeba powiedzieć, że coś za coś. W sumie patrząc na to, co mieliśmy, że to będzie pierwszy taki serial Disney Plus, który będzie taki oryginalny. Że nie jest tak... Tak. Nie bierzemy postaci, którą już mieliśmy ugruntowaną w MCU, albo przynajmniej częściowo, jak w przypadku Hawkeye'a, bo tam mieliśmy Kate Bishop dodatkowo, ale to właśnie była dodatkowo, jakby doczepka do Clinta. A tutaj mamy całkowicie nowego bohatera i lecimy od początku. I to będzie jakby domena tego roku, She-Hulk. No tam też będzie to częściowo, ale głównie She-Hulk jednak jest nową postacią. Będziemy mieć Miss Marvel dokładnie. No też jest. No, bo mój ulubiony superbohater Secret Invasion. Nie, no bo też no, nie czarujmy się, nie wszyscy znają, nie znają komiks i... Oczywiście. W ogóle chciałam jeszcze do tego stroju. Tutaj jest w ogóle ta piękna, pokazana ta przemiana, jak on się przebiera, ten strój na niego nachodzi. Wygląda trochę jak transformacja czarodziejki z Księżyca. O Boże. Au. Natalia, ty chyba lepiej sobie pośpij. Natalia jeszcze jest w trybie nocnej. Wiecie co? Wiem, że jest na co czekać, ponieważ Natalia, wiesz o tym, bo jakby przetłumaczyć Moon Knighta, to byłby rycerz z Księżyca, więc... Da. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie. Wpadnijcie do nas na Hypometr, bo tam możecie wyrazić swoje opinie o tym zwiastunie u nas na serwerze na Discordzie. Link w opisie. A także wpadnijcie na grupę Disney Plus Polska, bo myślę, że tam będziecie mogli sobie ten zwiastun pooglądać i pokomentować. Tak, tam również jest i plakat, i wszystko w większej rozdzielczości i będziecie mogli sobie tam zobaczyć. Będziemy wrzucać więcej rzeczy na bieżąco. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Pa!